Sejm znowelizował prawo dla myśliwych. Teraz w polowaniach nie będą mogły brać udziału dzieci. O. Bardzo niezadowolony z takiej nowelizacji prawa jest były minister środowiska, zapalony myśliwy Jan Szyszko, który twierdzi, że poprawka o zakazie udziału dzieci w polowaniach jest szczególnie niebezpieczna. To jest niesamowite. Bo ingeruje bezpośrednio w mój światopogląd i to, jak mam wychowywać moje dzieci. Nie będę mógł zabrać syna czy córki na polowanie, aby im pokazać, w jaki sposób się pozyskuje dobre pożywienie w sposób humanitarny. Tak Jan Szyszko mówi. No rzeczywiście, no jest to problem. No cóż, no tatuś będzie musiał dziecku opowiedzieć, jak humanitarnie pozyskał obiad. Więc uważacie, dzieci. Widzę, zając biegnie. To ja mu mówię, zając, jak ja ciebie szanuję i kocham. I bach, bach. I wiecie, tylko nogami majtną w powietrze, bo wasz tatuś, musicie wiedzieć, ma cela. Później dzieci idę lasem. Patrzę, piękna, urocza sarna. No ale no nie miałem czasu jej podziwiać, bo musiałem ją zastrzelić, gdyżby mi uciekła. No ale jest też inny sposób niż polowanie, żeby pokazać dzieciom humanitarne pozyskiwanie pożywienia. Można je wziąć na żniwa na przykład i pokazać, jak rolnicy koszą zboże, młócą, albo do sadu je wziąć, żeby poobserwować, jak jabłka rosną. Słuchajcie, jasne, każde pozyskiwanie mięsa nie jest ekstremalnie humanitarne. No może poza kupowaniem mięsa w sklepie, no. No kto jest mięsożerny, zdaje sobie z tego sprawę, no ale kurczę, twierdzić, że polowanie to humanitarny sposób pozyskiwania pożywienia, to tak jakby mówić, no, że myśliwi teraz tutaj polują z głodu, no. No bez jaj.